Na pewno jesteśmy bardzo źli po tym spotkaniu. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pierwszą połowę. Byliśmy bardzo wolni, graliśmy bardzo dużo piłek do bramkarza, nie przyspieszaliśmy gry. A do tego doszły jeszcze prezenty, można powiedzieć. Trzy bramki, może dwie na pewno. Dwie na pewno prezenty, jeszcze nie ma Mikołaja, a my już te prezenty rozdajemy bardzo łatwo, można powiedzieć, i bez sytuacji, które gdzieś Warta robiła, to my żeśmy im zrobili te sytuacje i te bramki, to praktycznie po naszych głupich zagraniach, czy też brak koncentracji przy pierwszej bramce, przy drugiej tak samo, także mówię, no Mikołaja nie ma, my żeśmy przyspieszyli te prezenty im rozdawać. Bardzo dobra reakcja w drugiej połowie, kompletnie odmieniony zespół z charakterem, z tym, co mieliśmy sobie od pierwszej połowy założyli i mieli robić, to dopiero tylko w drugiej połowie zaczęliśmy po mocnej rozmowie w przerwie. Zespół wyszedł z charakterem, z tym, co miał wypełnić i było widać, że to jest kompletnie inna drużyna. Szliśmy do celu, szliśmy pierwszą, drugą bramkę na 2-2 i chcieliśmy dalej gdzieś iść za ciosem, a od razu od znowienia z środka straciliśmy bramkę na 3-2. Także chciałoby się powiedzieć, że tak jak graliśmy w pierwszej połowie, to na pewno chcemy o tym jak najszybciej zapomnieć i nie wyglądać tak w następnych meczach, a taki zespół jak w drugiej połowie wypełniające to, co ma robić, to chce się widzieć i to żeśmy sobie już powiedzieli, a mówię, kolejne punkty, które tracimy tutaj w Radomiu po prostych błędach i prezentach dla Warty Poznań.